Transformacja Marii schudła 12 kg w 3 miesiące. Jak to zrobiła? Maria z programu Sanatorium Miłości pokazała swoją niezwykłą transformację po udziale w programie. W mediach społecznościowych pochwaliła się, że w ciągu 3 miesięcy udało jej się schudnąć aż 12 kg. To osiągnięcie zasługuje na uznanie, szczególnie biorąc pod uwagę trudności związane z utratą wagi. Dieta, którą Maria stosuje, opiera się na zasadach diety kitą, eliminującej produkty zawierające mąkę, słodycze, ryż i makaron. Konsekwentnie unika też kaszy i żywności zawierającej cukier, skupiając się natomiast na spożywaniu jaj, mięsa, ryb, na biału i zup. Dodatkowo, pamięta o regularnym nawadnianiu organizmu. Choć zdarza jej się sięgać po owoce, Robi to umiarkowanie, kropka, jednak Maria nie zamierza poprzestawać na osiągniętym sukcesie. Oczekuje operacji, ale zanim ta nastąpi, musi kontynuować pracę nad swoją wagą. Wyraziła swoje zaangażowanie w odchudzanie, zdradzając, że celuje w kolejną utratę 40 kg, kropka jej metamorfoza zyskała uznanie wśród innych uczestników sanatorium miłości, którzy docenili jej wysiłek i postęp. Maria wspomniała także o korzyściach związanych z korzystaniem z komory normobarycznej, co pomaga jej w poprawie zdrowia i codziennym funkcjonowaniu. Mimo trudności związanych z poprzednimi związkami, Maria wierzy w możliwość znalezienia prawdziwej miłości. W programie zgłosiła się z nadzieją na znalezienie partnera, który otworzy przed nią swoje serce. Jej otwarta postawa i determinacja w dążeniu do szczęścia inspirują innych, pokazując, że nigdy nie jest za późno na poszukiwanie miłości i spełnienia w życiu. Maria, Mimo trudności, nie traci nadziei na znalezienie partnera życiowego. Jej historia osobista, włączając w to trzy małżeństwa, jest świadectwem jej wiary w miłość i możliwość stworzenia trwałego związku. Zanim wzięła udział w Sanatorium Miłości, Maria spędziła dużą część swojego życia w Zakopanem, gdzie prowadziła pensjonat i pełniła funkcję radnej. Obecnie, dzieląc swoją posiadłość, stara się uniknąć samotności, szukając wsparcia i wspólnoty.